Witam, jestem czynną działaczką ruchu LGBT i KODU. Żeby to zamanifestować, 2 miesiące temu podjęłam decyzję o zapłonieniu się in vitro, a za następne 4 tygodnie wyjeżdżam do Czeczenii, by poddać się aborcji. Dlaczego podjęłam taką decyzję? Ponieważ mam do tego prawo. Każda kobieta je ma. Wszelkie słowa krytyki są po prostu próbą zniewolenia nas w tym szowinistycznym społeczeństwie. Kto ma decydować o moim ciele, jeśli nie ja sama? Państwo? Czy może nowotwór w mojej macicy? Otóż nie! I za 4 tygodnie wam to udowodnię.